have fun, cause we're brothers first. Cause we're been through a lot, but it ain't over. You'll always be with me. Change the game without even knowing. And you'll always be my brother. How can we not talk about family when family's all that we got? Siemandziorno, godzina 7:05, sobota rano, świta pomału, my zaczynamy dzień, pomalutku wdrażamy, zobaczymy, mamy tak na elboardu, widzę jakieś zmiany są, nowe sklepy doszły, za chwilę będziemy o tym opowiadać i za chwilę przechodzimy dalej, jeśli chodzi o plac kombinatu, ja muszę się tutaj jeszcze wdrożyć, troszkę obudzić, troszkę oko naświetlone, ale będzie dobrze. Siemandziorno, jeszcze raz. Dzisiaj obchód zaczniemy z drugiej strony. Palę sprzęta i jedziemy do Partaczewa na chwilę. W tą i z powrotem muszę do bankomatu. I dopiero będziemy robić obchód, ale ja się włączyłem nie po to, żeby wam powiedzieć o tym, że jadę do Partaczewa, tylko po to, żeby wam odpowiedzieć na wczorajsze moje słowa, czyli dlaczego zacząłem temat po prostu i nie kontynuowałem go. Dlaczego rezygnuję z sprzedaży palet? To też źle określiłem właśnie, a mianowicie rezygnuję ze sprzedaży detalicznej zawartości palet. I to do tego pchnęło mnie tylko i wyłącznie problemy techniczne z tym związane. Tak jak wspominałem wcześniej, nie owijając bawełnę, przechodzę właśnie z jednoosobowej działalności na spółkę. W spółce mam pełną księgowość i żebym mógł handlować się takimi artykułami, niestety musiałbym mieć tak: magazyn, przyjęcie na magazyn, wycenę, remamenty, każdą paletę rozparcelować, wprowadzić do magazynu z wyceną w hurcie, tak jakby później po sprzedaży jej na Allegro tak jakby wyliczyć dochód z każdego przedmiotu małego, a wiecie, że ja mam paletę tam nawalone drobnicy 700 sztuk jakiegoś zajączków, bździączków, ja to wszystko musiałbym w magazyn wprowadzać, czyli tak, magazyn przyjął, magazyn wydał. W ogóle to magazyniera bym musiał mieć w związku z tym wszystkim, bo to jest normalnie cały etap, żeby to prowadzić, nie? Są programy, co prawda, ułatwiające, ale mimo wszystko to jest za dużo dla mnie na głowie, żebym czymś takim musiał się zajmować. I stąd zapadła decyzja o przemianowaniu tego wszystkiego w ten sposób, że spółka moja, czyli kombinat, będzie handlowała, ale całymi paletami tylko. Czyli będę odsprzedawał palety odbiorcom, pełne, całe, niezaczepiane, nieruszane, a moja małżonka przejmuje tak jakby całą tą gałąź handlu detalicznego,
Ona zresztą i tak już do tej pory się zajmowała, co prawda tylko modą, ubraniami. Teraz się będzie zajmowała wszystkim. Na swój rachunek, ja się w ogóle w to nie mieszam. Absolutnie nie mam nic do tego, całkowicie się od tego odcinam już. No bo tak jakby zmusiło mnie do tego, przepisy mnie do tego zmusiły i biurokracja. A na jednoosobowej działalności, gdzie pełnej księgowości nie ma, już takich problemów też nie ma. To jest właśnie tylko i wyłącznie jeden, jedyny powód, ale na zdrowie wyszło, bo właśnie żona będzie otwierała działalność, albo już otworzyła. Fajnie, bo jest na KRUS-ie, w sensie działalność na KRUS-ie, nie na ZUS-ie, bo była już ponad 3 lata, właśnie tutaj minęło, także jest w idealnym czasie się to wszystko zgrało. Ona sobie będzie się tym zajmowała. Ja jej te wszystkie palety, które mi zostały, w sensie cały ten asortyment, no niestety no oddać nie mogę za darmo, ze względu na to, że ja mam w firmie zakup i to nie mogę zrobić darowizny jakby, nie? Będzie po prostu sprzedaż na fakturkę zapłaconą gotówką. Wiecie, o co chodzi. I tyle. I dwie pieczenie na jednym ogniu, a może i trzy. Czyli tak, kombinat przejmuje tylko i wyłącznie handel paletami i to niedługo się też nastąpi, będzie to widać, słychać i z daleka będzie to wszystko czuć. Ale nie jakimś tam przekrętem, tylko właśnie zawsze transparentnie wszystko jest pokazywane. Przyjadą palety, które będą sprzedawane, będzie je można dotknąć, ode mnie odbiór, ale i nie tylko, tylko i wysyłka kurierem. Także to, co do tej pory w sumie, tylko że oprócz detalu, detalem będzie zajmowała się już, będzie zajmował się ktoś inny, czyli magazyn zostaje w tym samym miejscu, asortyment praktycznie będzie musiał być przesortowany jeszcze raz i to dobrze, bo tam już część skrzynek jest pełna do połowy, mówiąc optymistycznie. To znaczy, że trzeba będzie to wszystko jeszcze raz, moje Allegro jest zamykane prawdopodobnie albo po prostu wyciszane. A tam będzie nowy podmiot, tak jakby nowe Allegro, nowe linki. Cały asortyment po kolei wrzucany, sortowany i wszystko będzie działo się od początku, tak jakby. Moim zdaniem to zyska miejsca, bo właśnie ten asortyment się trochę zagęści w tych skrzynkach znowu. No i tyle. Chciałem. Takie sprostowanko. Wczoraj zacząłem i zapomniałem dokończyć, bo tu widzicie emocje, lawety mnie pochłonęły całkowicie. Zaraz zresztą też w te same emocje w wir się ich rzucamy. Tylko muszę ogarnąć temat i jesteśmy z powrotem. No jeszcze dodam tylko, że na koniec sam podsumuję też, żebyście też mieli jakąś jasność, jak to wyszło, bo na Vinted jest około asortymentu na 20 tysięcy, chyba 8 jest za wyciągnięte już z Vinted. Na Allegro to już przekroczona dycha dawno była zarobku, a wystawione jest, kurde, podejrzewam, że na 40 tysięcy to minimum, bo asortymentu jest 600 sztuk. No to kurde, no. Coś takiego, nie? I ponad dycha. No gdzieś z 20 koła jest wyciągnięte z tego. Ten ile? 2 miesiące? Coś około 2 miesięcy chyba działamy. No i już jesteśmy. I już działamy. Prężnie. Do pieca, żeby nie zapomniał podsypać. Pierwsze co, wczoraj załadowaliśmy lawetę. Nie mam nawet zdjęcia, filmu, nic. Tutaj był załadunek. Pojechała. I od razu tej samej chwili mamy na kombinacie nowy nabytek. Może nie tyle co nowy nabytek, bo to była zamiana z dopłatą. No i teraz co? Teraz jest do sprzedania. Jest wystawiony już na Elborno. 71 tysięcy ma przebiegu. Gdzie to nabija? Tu. 71 tysięcy, pali od strzała. Wczoraj zapierdzielałem przez miłku 230, tak więc daję radę. Oczywiście żartuję, żebyście nie brali tego na poważnie. Także to jest tak. Później jak będzie cieplej, to się przejedziemy. Odpalimy, posłuchamy, fajnie brzmi, fajny tłumik, także dobrze to wszystko działa. Idąc dalej, tam chyba aż nie ma po co się zapuszczać. Tutaj.
Wczoraj, Daniel. No będzie co szlifować, co tu dużo gadać, ale to nic. Wszystko mamy zapierdzielone, prawie wszystko tutaj jeszcze pasowałoby strugnąć, bo on dał po zewnętrznych, a po wewnętrznych nie dał, widzę. Ale to nic, mamy tak przejechane od tamtej strony, przez tył, dotąd co stoi maszyna? Tak, dotąd co stoi maszyna, nawet dalej. Tak, tutaj wszystko zapierdzielone, czyli zostało odtąd, to już jest niespawane. Tutaj, tam mamy spawane. I w tą stronę, nie? Czyli tutaj nawet nie ma co pokazywać. Wilgotność powietrza jest bardzo duża, tak jak widać. Ale jest wszystko ładnie już. Co to, kurwa, mamy cię? Druta wspawał jakiegoś. Cwaniaczek, bo przerwa była za duża. Dobrze. Ma głowę. I z niej korzysta. Mamy wszystko zapierdzielone. Dzisiaj będziemy dopierdzielać dalej. Co tu dużo gadać. Plan jest jeszcze taki, że no tutaj między te coś trzeba wspawać, nie? No bo ta przestrzeń będzie za duża. W ogóle tutaj też nie podoba mi się to. Znaczy, kurde, nie podoba, no. Tak naprawdę to po tym już te traktory mogą wjeżdżać. No może tutaj jest za duża przerwa. Jakby było jeszcze jedna belka, to po tym mogą wjeżdżać. A to będzie jeszcze blacha. Ale ja mam wrażenie, że ona się będzie na tych dołkach uginać. No i że ja bym tutaj jeszcze coś dał do wzmocnienia. Ale nie wiem. Na pewno wspawamy tutaj jakieś połączenia. Przez całość. Tak samo tutaj. Czymś złączymy. No i tam od biedy tutaj trzy jakieś rurki wspawamy też. No i tym trzeba się zająć. Czyli tutaj przynajmniej trzy połączenia między wszystkimi. No a tutaj na ten środek też trzeba coś tutaj wspawać do tej belki. I tu połączymy. I to wszystko. No oczywiście to też. I ta rama już zostanie malowana. Znaczy obszlifowana najpierw. Czyli dzisiaj mamy zamiar wspawać już wszystko, co tylko jest do wspawania. Tylko czy to się uda? Czy jej nie trzeba przekręcać? Ja myślę, że nie będziemy jej przekręcać, wiecie? Uważam, że podniesiemy ją na maksa. Podeprzemy dla bezpieczeństwa, żeby to jakoś wyglądało, jakby miała hydraulika puścić. I od spodu migomatem połapiemy o te miejsca. Tutaj łączenie a nie, tutaj już jest zespawane, ty. On to opierdzielił. Ale jaja. Czyli dzisiaj mamy koniec spawania. Materiału trochę zbraknie. Zbrakło już. No, problem jest jeszcze jeden. Te zadolenia nasze, te doliny tego materiału trzeba wspawać. Oj, to można wspawać między te, odtąd dotąd, płaskowniki trzy. To jest pół centymetrowy czy centymetrowy płaskownik, centymetrowy. On co prawda ugina się na takiej długości, ale jeżeli on będzie ucięty na takiej długości, to jego sprężystość już diametralnie zostanie zmniejszona. Wspawanie, ono będzie ściskać te dwa te, ale pamiętajmy, że to jest tylko po to, żeby tej blachy, żeby to takie wzmocnienie. Ja myślę, że to nie jest zły pomysł. Jednym słowem, zwłaszcza, że tego materiału mamy dość. I teraz, a propos tego materiału, trzeba tutaj zrobić zamykanie. Czyli to będzie otwierane na zasadzie takiej. Sru kładziemy tu i można wjeżdżać, bo to jeżeli tutaj ma coś wjechać, to tutaj i tak nic nie będzie stało raczej. A nawet jak ma stać, to może być na otwartym i tutaj puk można wrzucić. Ewentualnie, albo tam wiecie, tak świruje. Czyli jadę kupić jakieś zawiasy. Typu normalnie coś takiego, tylko nie takie potężne. I tutaj trzeba jakąś konstrukcję w miarę
nie ciężką i w miarę mocną, żeby tak tu zawias, niekoniecznie tu nawet, być może ten zawias będzie tu i on będzie widoczny, no bo to musi się przeszkopyrknąć aż na tamtą stronę, czyli musi tu być wyżej. A tutaj normalnie na płasko tym płaskownikiem zrobimy, że on tak się siądzie. Jakoś rączkę z dwóch cybanta damy. Pod spodem cyban będzie miał śrubki zakontrowane. I za tego cybanta on będzie leżał, bo wpadnie. Ale go się można wyciągnąć, na śrubkach się oprze i jako rączka cyk do tyłu. Taka jest koncepcja. No i szerokość tego najazdu jak najbliżej, ale też trzeba tutaj zostawić miejsce na zamknięcie tego, czyli powiedzmy 2 cm od tego powinno iść, bo tutaj jakaś płyta pójdzie pewnie zamykająca. Także jest co robić dzisiaj jednak. Daniel jest dzisiaj do 14, mamy godzinę 8, być powinien zaraz, a może będzie na 9, tego nie wiem. Wiem natomiast to, że trzeba będzie tutaj dzisiaj we dwóch robić, żeby nadgonić, bo chciałbym już w poniedziałek. Mamy kolejny tydzień, to jest ostatni tydzień przed pogodą, gdzie jest w dzień 6 stopni, w nocy minus. Zima idzie, jednym słowem. Nie mamy grzanej hali, trzeba to jeszcze obmalować. Także tutaj my już powinniśmy te ruchy trochę zagęszczać. Chociaż i tak nie uważam, że idzie nam to źle czy kiepsko. Jeżeli już będziemy mieli dzisiaj, będziemy mieli zrobione tu hamulce, wymieniony ten zawór, czyli mamy tył z głowy, domalujemy sobie tylko tam, skręcone mamy, będziemy mieli ramę, to już wtedy nawet podłogę sobie odpuszczamy, zajmujemy się przodem, zdejmujemy, no się tak, otwieramy kabinę, to trzeba będzie po łatać. Nie mogę znaleźć kabiny, a jak znajduję, to w takim samym stanie albo bez sypialki. Myślę, że jednym słowem zmierzam do tego, żeby wam powiedzieć, że ta kabina zostaje. Zmienimy tylko zderzak, bo jest pęknięty, zmienimy owiewkę. I wydaje mi się, choć nie jestem pewny, ale dowiem się, że zderzak, lampy i owiewka będą pasowały z wersji nowszej. Czyli tej tak zwanej poliftowej. Lampy są na zderzaku zintegrowane. Przestrzeni mamy dosyć. Z tego co wiem, to te uchwyty wszystko pasują, że to się tylko zmieniało wizualnie. Do 13 roku chyba nawet aż. Że to nie były zmiany konstrukcyjne, tylko wizualne. Także zabieramy się za tuning. A tutaj chciałem przypomnieć, że dla zainteresowanych jest w kombinacie zarąbisty pelecik, a propos, idę podłożyć do pieca. Do pieca podłożyłem, ale nie wiem, po co to czekać. Słuchajcie, jadłem śniadanie spokojnie. Gdzieś w newsach przeczytałem, że Izrael bombarduje Irak. Jeżeli to jest prawda, to od poniedziałku wszystkie giełdy razem z Bitcoinem lecą w dół. I dojem pączka, idę umyję się, ręce i twarz. Jeżeli to jest prawda, nie zrobiłem tego od prawie roku, dzisiaj sprzedaję całego Bitcoina. No i rzeczywiście były ataki prewencyjne, ataki odwetowe na cele militarne.
Ale powiem wam, trzeba mieć jaja spada. Kurwa, dopiero było 70, 67, 150, a jest 82. Trzeba mieć jaja, żeby coś sprzedać całego Bitcoina, powiem wam. Ja gram na spocie, tak więc tutaj nie ma za bardzo. On spadnie powiedzmy do 65. Raczej niżej nie, może 63. Odpuściłem, dlatego że ryzyko jest zbyt duże do ewentualnych zysków. To nie ma sensu tak kombinować. Gram na spocie, także można powiedzieć, w ogóle nie gram, tylko czekam aż wzrośnie. Niech sobie spadnie, później wzrośnie, niech to idzie swoim rytmem. Stoi maździna, czas zaczyna. Idziemy. Pierwsze co, trzeba jechać butlę ponoć wymienić, bo nikomot wszystko wyssał. O Boże kochany, ależ tu roboty jeszcze. Gdzie butla? Siema. Przy Aldi. Zaraz będę. Tak, właśnie zainwestowałem zawiasy. Będziemy robić te najazdy zamykane wnęki. Zobaczcie, takie coś do montowania pasów. I chyba właśnie takiego czegoś użyjemy. Dobra, jestem z powrotem. Ciągnę jeszcze konwektorówkę. Ja będę docinał te elementy, które mają dojść na ramę. Mod będzie obspawiał. Będę mu przyłapywał tą na dwie spawarki. Bo mamy jedno podłączenie na siłę. To tą dziadkową bym nie mógł używać jednocześnie z migomatem. A to na 230 zaraz będę śmigał. Najpierw to trzeba zorganizować stanowisko pracy, kurwa. A nie się za robotę od razu brać. Wiesz jak jest! Jadzie. Dobra. Problem taki, że właśnie zaczął kropić deszcz, ale hak mu w smak, działamy dalej na razie. 26, 27, 28. Chuj tam. Inni, kto nie pije, ten sprzedaje. Nie pijcie alkoholu. Tak, ja już tutaj lecę spawywaniem takich wzmocnień. Nie będę robił chyba równomiernie, tylko właśnie na skoś, tak i to znowu tak. A zobaczcie tutaj, na 100 tysięcy miał być zetor na gospodarstwie, no to kurwa macie zetora. Już jest kupiony, tylko przywieźć. Krystal 8011. Piękny jest. Powiem wam, że ta spawarka daje radę. Tylko syczy. O, już sobie dalej nie poradzi. Bierzemy się przy okazji już na spawanie tych zamykanych klap na trapy. Tych trapów na zadolenia tam. Będzie to z trzech płaskowników na zawiasie. Tylko jakieś wzmocnienie jeszcze trzeba byłoby tutaj wykombinować. Pasowałoby złapać odległości od ramy. Tam nie przyspawywał jeszcze, tam nie. Ale to tylko przyłapać. A no to przyłapać.
To za słabo. Czekaj. Co tu jeszcze? Płyta. No. Nawet. Tu może by się trochę przycięło, bo jak tu będzie spaw, to fajnie się w domu pchnie. Nie? Bo tu będzie przeszkadzało. A spaw z tej strony przydobyliśmy. To i jeszcze raz, co ty chcesz zrobić? No tu trochę z tej strony tego obciąć, tu na, żeby na spaw było miejsce. Mhm. Bo tu zrobię, ale tu i tak trochę będzie wystawać. Mhm. Dobra, ja poszukam coś na złocie i na złomie. Dobra, ja właśnie dokończyłem tą stronę. Stała mi tamta, środek i te połączenia. Ale muszę przerwać, jadę do sklepu, bo mamy patent na to klapę otwieraną i brakuje 8 zawiasów. Produkcja na dwa fronty idzie. Co tam widać? Serce jest zespowane, ale też trochę krzywo rzeszło. How dare you? Bo tutaj, tak jak wcześniej, wiesz, mierzyłem, było ok, ale teraz na zawiasach było trochę inaczej, a jak to przyłożyłem, to ja już się wziąłem od razu za spawanie. I tutaj pewnie z 1,5 cm jest więcej od ramki jak tam. No to nie jest po parczewsku zrobione, kurwa. A po jakiemu? To jest po garwolińsku. Nie widać, nie rzuca się w oczy. Widzowie nie zauważą. Jest. Z tej strony jeszcze i tak blacha na to pójdzie za masko. To będzie trójka albo czwórka blacha na to ryflowana, tak więc... Dobra, to co teraz, bierzemy się za drugą stronę, czy jeszcze tutaj od razu tu byśmy zrobili? A która godzina? No jak ty chcesz dzisiaj cało skończyć, to do północy robota. Zajebiście. No dobra, to drugą stronę mi się zdaje, że trzeba robić. A tutaj na dole, jak to? A na dole to później. Teraz żeby już było zamykane. Ja pojadę cybanta, kupię tutaj, żeby było czym otwierać. A jak to się otwiera w ogóle? O kurwa! O Jezusiu! Co nie da radę? Kurwa, to waży ze 100 kilo. No i dobra. A, tutaj tylko wspawaj coś. To już, żeby było na gotowo. Ucha. Dupa trochę. Jaka? Ładna? No, zależy. Zaraz dotnę. Jak do siebie jadę, to takie trochę nieładne stoją. A to nie wiem. Ja tamtędy nie jeżdżę. Ja akurat drugą stroną jeżdżę. Zawsze tam są ładne. Kogo? O tak chcesz po łatwości pójść? Po łatwiźnie takiej? Kurwa, jakbym cię nie znał, to bym nie uwierzył. To nie Denis. Denis zawsze wybierał najbardziej ambitne, kurwa, roboty. A ty chcesz, kurwa, rurkę wpierdolić po całości teraz? Nie.
Odkuło normalnie z nas kos. Nie! A, ciężkie. Uj. O tak! No tak, tylko że to jest za mała, a duża to... Co za mała? No bo będzie jeszcze przerwa, nie? To byś musiał o tutaj. Co ty, świla masz? Chyba tak. O, kurwa! No kurwa. Prawie. Na tą dużą, grubą. Chujowo? Tylko, że ty teraz dajesz... Tak, no co, ta jeszcze może tylko odeszła, a gruba to też już środek będzie jakby pusty. Chyba, że też tak. I tą nawet teraz tu pod skosem i tyle. Przy wjeżdżaniu na oponę też może niby... Może byśmy załadowali. Masz pozaznaczone? Nie. Zaznacz. Bo to teraz trzeba na tym, co jest, ile tam mogło być? 70. Po środku tego tak mniej więcej tych kamer. 70. No tutaj. Chuj, wie czy one równe są? Nie, nie równe są. Ale bierz na ten. Na środku. Do boku. O, to jest bok. No. Trzymać? No. Chyba trzeba. Nie, to dospowamy tą rurkę i koniec. Ale jeszcze cały poniedziałek się wzejdzie. Do nocy. Bo tylko ty jeszcze, żebyś poniedziałek dociął jeszcze te wszystkie tutaj, nie? No już będę docięty, jak przyjedziesz, ale to jeszcze szlifowania w chuj. Tylko te ja bym potem po zewnątrz, nie? Ale to duża szlifierka, duża tarcza pójdzie, to szybko pójdzie. To... Te białe rury, które wspawuję teraz, to są jeszcze barierki od byków, od rodzenia, od bydła. Tak więc historia z bydłem jeszcze się nie skończyła na naszym kanale. Tu już są docięte rurki do ograniczników, tak jak tam. I co? Za chwilę będzie już kolejny zamykany właz na te zadolenia. Ja sobie tutaj docinam
akurat ten rządek, bo tam już mam skończony fest. Później zostanie tu i fajranto. Dałem gęściej trochę niż było, bo jest szerzej delikatnie. Tu jest węziej, to jest rzadziej ten, a tu jest gęściej, bo jest szerzej. Tutaj dopiero na środku już dałem trochę więcej, bo tam na koła, chodzi o to, gdzie koła będę jechać. Tutaj też dam odstęp jeszcze taki, a tutaj znowu gęściej. To co, fajrant? Zgodnie z moimi przewidywaniami to się ciężej otwiera i zamyka. Czemu? Bo nie są idealne. No to trzeba tu przewiercić i kalamitki dać. Nie, tylko tak jak teraz olejem to smarować. Jak teraz, a dałeś oleju? A. To nie tak wejdzie. Nie no, to się rozchodzi, jest gorące. To się rozchodzi na pewno. Nie? Tam po prostu lepiej były te zawiasy przyłożone. To na początku wydawało się... Czyli tam się starałeś, a tutaj już się nie starałeś. Nie, tutaj tak samo robiłem, ale albo one przez pawie zeszły, albo mi się wydawało, że jest prosto. O kurwa, jak to złapię, to może będzie chujowo, co? Czy nie? Co? Będzie tylko zawsze już dłużej. A to, że tak odstaje? A no to pewnie odstawało, ale wtedy było git. W razie co to można wyjąć, coś podstawić i klepnąć, nie? Znaczy no... Ech, to tu nieważne. To jest tam, wiesz... To jest nic. Ja myślę, że ja to dognę zaraz. Swoim jestestwem. Czekaj. O kurwa, zachwiało. No. Jak? Teraz? Czekaj. Teraz to ty chcesz mnie chyba teraz upokorzyć na kamerze, kurwa, że ja się z tego spierdolę, nie? Nie. O kurwa. O, sam raz. I co, myślisz, że te klocki, co damy pod spodem, to wszystko wystarczy? Tak, jeden klocek. Tylko taki nie na to, tylko no taki większy. Nie. Nie będę woził specjalnie klocka, to będą takie czterokanty, kurwa, pocięte, bo to pod koło czasem trzeba podłożyć, pod dyszel. Ja tego będę musiał mieć ze sobą. I w tym przypadku, wiesz, jeden na drugi trzy położyć i można wjeżdżać. No to ale po całej już bardziej długo. Tak, no one takie będą, wiesz, no kurwa, po 40,5 metra nawet. A tutaj, no zależy co też będzie. Bo jak tam będzie podłożone, no tutaj, no to jest trochę przestrzeni, ale jak nieduży sprzęt, to tam... No bo jeszcze nie jest za późno wspawać, kupić, wiesz, 3 centymetrowy płaskownik i wspawać go tutaj pod spodem w sztorc. I wtedy to będzie, ale czy to pomoże? I tak zaraz w komentarzach się odezwą, co lepiej zrobić. Też prawda, zaraz posłuchamy widzów. Zaczną, że słabo wyszło, że do dupy spawy, że to powinno być inaczej zrobione, a skończy się, że... Ale oni się tak droczą, oni dobrze wiedzą, że to kurwa jest na czołgi robione. My będziemy z Ukrainy kurwa ziły ściągać. No, w Polsce brakuje, a już nie będzie brakuje. No to jest... powiem ci tak, no to jest kurwa tak, że jak się dobrze nie podłoży coś pod spód, to chuj wie co będzie, nie? No tak jak teraz, to na pewno trzeba podłożyć, nie? To nie ma innej opcji. Coś wymyślimy, a jak ewentualnie od biedy, to te zawiaski wykorzystamy. Rzeczywiście tutaj będą te stopy 3. Tutaj prawie na te dwa by, na prawie by się skoczyło na rurki. Ten trzeci już tak nie podejdzie bardzo pod rurkę. To tutaj wspawamy poprzeczki takie między rurkami. No tak, ale to nawet jak i tak możliwe. To jest i klocek podłożyć, nie? A tutaj nadal by było trochę dupa. No właśnie, to samo co klocek, kurwa, a to klocek to jeszcze lepiej, bo klocek szerszy jest, nie? No. No to coś się wymyśli, kurwa. Można położyć dwa klocki, a trzeci długi tak. Albo dwa tak, albo trzy tak. No. O, to już jest dobry pomysł. Tak czy siak nie chcę zwiększać ciężaru tego, bo to i tak jest, kurwa... Wiesz, trzeba użyć siły, żeby to otwierać.
a lepiej coś podłożyć niż robić kurwa pancerną konstrukcję, którą trzeba będzie kurwa linką na wyciągarce otwierać. Gaz 39 zł mamy pod nosem. Czekaj, mi kurwa jeszcze jedna rurka do wspawania i nie mogę jej znaleźć. Ty widziałeś moją rurkę? Ja że chmioł. Ta. Jasne, że ta. Ja już ją obciąłem, czy jeszcze nie zdążyłem? No to przyłożę. Obciąłem, ty kurwa, ty świrusku mały. Chciałeś mi roboty narobić, kurwa. Znam takie żarty. Ale żeś na pieprzył. Co? Ja jestem monter, ty jesteś spawacz. Jak na ciebie to tu trzy rurki maksu. Przecież wiesz, że ja wszystko robię dobrze zawsze. Koniec, fajland! Odtąd dotąd jest zrobione, tutaj zostało jedno tylko takie kurwa połączenie rurek, no się zrobione, przyłapane. Przyłapane, a spawacz w poniedziałek będzie spawywał. Ty masz papiery spawacza, nie? No mam, ale i tak tutaj na kamerze widać takie spawy, że w komentarzach to chyba jeden... Słuchaj, spawu musi być tutaj solidnie. On jest... O, czy tak jak tu, wiesz, to będzie trzymać lepiej niż jakby ładny spawczy tutaj obok, bo ja cały czas trochę... Jest szeroka pochwa, tam trzeba było napchać, kurwa, no. Tutaj trochę mniej dam, ale czekaj. No, o tak jak tu, no to na pewno nie pęknie, to nie ma takiej... Ja w poniedziałek zacznę szlifować, podorobiam tam cały rządek i tutaj jeszcze ze trzy rurki trzeba dać. No i będzie naprawdę mocno. I będzie fest. I tak, ja już zacznę szlifować, ty dospawasz, później przekręcimy, pospawamy znowu. I kurwa we wtorek mam nadzieję, że już te malowanie jebane, bo to... Mrozy idą, wiesz no o co chodzi? Jak mocno spawanie, bo nie dość, że tu jeszcze trzeba będzie z góry. No tam jest nadziubdziane, kurwa, tam trzeba będzie tu z góry. Tu właśnie trzeba ten... tą linę tą całą. Tu na górze, tam te wszystkie na górę, później odwrócić. No i trzeba jeszcze od dołu wszystko. A jest tego, teraz naczapałeś tyle tych rówek. Kurwa. Starałem się. Słuchaj, tutaj musiałem naciapać, a wiesz dlaczego? Bo to jest, no tak, to jest tak konstrukcyjnie, co trzyma kurwa ten najazd w sztywności i my musieliśmy przenieść na sam koniec. Także jak tutaj kurwa, to nie powinno się uginać, tylko to sztywne musi być. Ale i tak chyba damy jeszcze takie stopy podporowe kurwa dla pewności, które będą osiadać na tym. No w poniedziałek to będzie, nie wiem czy ze wszystkim tak by robić. Nie czarnowić, tylko proszę cię. No i no wiesz, wyjdzie jak wyjdzie, to i tak, nie? Ale... doszło sporo. Jakby nic nie było już to jakby dokładane, no to na odwrót to tam... Ale my nie musimy przekręcać do góry nogami, wystarczy to w pionie postawić chyba. Ale tak jak o tutaj i tak od dołu w tamto, to tak dopa. Czyli najlepiej to ja bym odwrócił. No i odwrócić też się da. Trzeba będzie palety, ja podniosę, zabrać palety, cofnę, postawię na ziemi, w tamtym miejscu no. I wtedy podjadę za spód i postawię najpierw pion, a później podczepimy linę i ja będę delikatnie ją opuszczał no, kurwa na ziemię. No ale to i tak dopiero gdzieś o 8, może po 8 dopiero. Wieczór? No ja już o tej porze to w łóżku leżę, kurwa. No bo trzeba te jeszcze, na górze się wzejdzie z tym wszystkim, żeby pospawać. O, nic, dobra. Będziemy kończyć. Miłej soboty wszystkim życzę i dobrej niedzieli, dobrej pobudki. Trzymajcie się. Do następnego.